Laudetur. Teraz będziemy świadkami bardzo ciekawych rzeczy dziejących się na styku PiSu i Konfederacji. Ja w jakiejś mierze odpowiadam tym wszystkim, którzy tak mówią, że PiS nie ma nic wspólnego z Konfederacją. O, że Konfederacja to wolność, wolny rynek, nic wspólnego z rozdawnictwem pisowskim. Chciałbym wam pokazać parę rzeczy. Po pierwsze, sondaże. Sondaże wciąż pokazują bardzo silny PiS i on nie osłabnie. To są ludzie wiary. Ludzie wiary nie zmieniają swoich poglądów pod wpływem tego, że ksiądz gwałci czy kapłan kradnie. I silnej wciąż Konfederacji, silnej wśród młodych nienachalnych. I widzę, w jaką stronę to idzie. Apel Bosaka. Pierwsza rzecz. O jednego wspólnego kandydata całej prawicy. I to mnie naprawdę przestraszyło. Bo gdyby taki kandydat, który byłby wspólny, uwaga, dla PiSu i Konfederacji został ustawiony, zapewne by nie zwyciężył, bo wciąż ta nasza strona sumerycznie jest może o te 2% silniejsza, ale to już byłoby na granicy. Uwaga. To, co robi Jaki, to, co robi Czarnek. W rzeczywistości grupa Morawieckiego w PiSie jest zmarginalizowana i dostaje w dupę coraz bardziej. Już kolejne uchylenie immunitetów, teraz Dworczyk. No bo to grupa złodziei, nazwijmy to po imieniu. Grupa Czarnka, grupa Jakiego, będzie dążyła, myślę, za wszelką cenę. Już przy głosowaniu o pozbawienie Brauna fotela wicemarszałka to wyszło. Absolutnie nie wykluczają sojuszu z Konfederacją, bo Konfederacja jest jedyną partią i będzie, w stosunku do której PiS ma zdolność koalicyjną. A teraz spójrzcie na Konfederację. Tak, tak, wiem, wolnorynkowcy, nigdy z PiS-em, nigdy z tymi socjalistami. Spójrzcie na Wiplera i na Bosaka. Ci ludzie absolutnie mają feblik do PiS-u. Władza, zrozumcie, władza stanie się realna, jeżeli PiS pójdzie w jakąś koalicję z Konfederacją, choćby nieformalną na początku. I to jest groźne, to prawda. Tego się obawiam. A jak to się skończy? Będę mieć wielką bekę z tych młodych nienachalnych, którzy już widzą obniżone podatki, te straszliwe wolności gospodarcze. Nikt mi podatków nie obniży. Deficyt będzie sięgać już 4 czy 5%. Nikt też nie cofnie rozdawnictwa. To po prostu się nie da zrobić. PiS i różnego rodzaju Trumpy zniszczyli politykę i wpływ na elektorat takim jakimś rozbuchanym populizmem, rozdawnictwem. Tak, to jest prawda. Nikt tego już nie cofnie. Przecież ja widzę, co Tusk teraz robi. Ta podwyżka pensji minimalnej, którą teraz idzie, no to dla mnie jest jakaś masakra przy tym poziomie deficytu. Czy wreszcie i na przykład faktu, że NFZ obetnie szpitalom, bo obetnie dofinansowanie zabiegów nadmiarowych. Kiedy już PiS z Konfederacją obejmą władzę, pozbawią jednych praw. Resztek praw kobiety, pozbawią praw reprodukcyjnych, będzie kwestia aborcji, antykoncepcji, tu będą zgodni. W większości to są cynicy, którzy chcą władzy i tylko władzy. Natomiast klerykalizm, potężny, mocny klerykalizm, klerykalizm w duchu Jędraszewskiego, to ich łączy. Spójrzcie, oni wszyscy z Konfederacji podpisali się to, kto to już dziś przypomina, pod tym wnioskiem o ostateczną penalizację aborcji. Mówię o niesławnym pseudowyroku pseudotrybunału. Wszyscy konfederaci się tutaj podpisali. Przypominam wam o tym. Posłuchajcie, nawet teraz Bosaka, Mencena w kwestii aborcji pójdą za Kościółkiem, pójdą, no bo po prostu Kościółek będzie dalej prał mózgi ich elektoratowi. Pójdą razem z PiS-em. Tak, i wiecie co? Tu widzę realne zagrożenie. Natomiast tu mówię też do jednego mojego obserwującego, inteligentnego. Nie będzie kato Talibanu, który wystąpi z NATO i z Unii. Nie będzie z prostego powodu. Po pierwsze, wystąpienie z Unii obcięłoby o tyle polski PKB, wywołałby taką burzę. Spójrzcie, co się dzieje, ile bogatszy, ile bardziej niezależny od Wielkiej Brytanii, co tam się stało. Tutaj PKB by spadło 1/3, poszliby wieszać samych swoich Kaczyńskich, Bosaków, samych elektorat. Po drugie, Rosja się nie zmieni, albo się na gorszy zmieni. Sytuacja geopolityczna się nie zmieni. Mimo wszystko ludzie nie pozwolą na coś takiego, a taki PiS z Konfederacją u władzy oznaczałby przy wyjściu Polski z Unii Europejskiej, jakimś wyjściu ze struktur zachodnich, wejście Polski do jednej struktury, prosto w łapy Rosji. I tutaj po pierwsze część tego obozu, ja nie mówię, tam są nie tylko tego typu padalcy, którzy podaliby nas Rosji, bo są. Są też i ludzie o zdrowym spojrzeniu na to, obóz by się rozsypał, a jednak na to by już ludzie nie pozwolili. Poza tym efekt Jagodna, Wrocławia, Warszawy. Młodzi ludzie nie pozwolą mimo wszystko na powrót Kościoła w wersji średniowieczno-wieśniacko, nie wiem, orgastycznie, wódczano-głódczowej, która miałaby Polskę podbić i spacyfikować. Tego mimo wszystko nie będzie. Co będzie, nie wiemy. Ale uwaga, realna jakaś koalicja PiS-u z Konfederacji rwąca się do władzy, bo spójrzcie, sumujcie procenty i weźcie efekt ordynacji Danta. Jest realna, musimy o tym pamiętać, musimy się tego bać i z tym walczyć. Ramen!